A teraz przeniesiecie się do wnętrza. Co mamy robić w tej świątyni? Musicie wytrzymać spojrzenie Irisa, wielkiego maga, który przybył z Egiptu. Na Ozyrysa i na Apisa patrz na mnie. Patrz uważnie. Jesteś teraz kotem. Na Ozyrysa i na Apisa kotem. Tak, tak. Na Ozyrysa i na Apisa. Piękny z ciebie kotek. Wynoś się z tego koszyka. Następny! Na Ozyrysa i na Apisa, patrz na mnie uważnie. Jesteś teraz ptakiem, tak, ptakiem. Na Ozyrysa i na Apisa, ptakiem. Widziałeś? Tak, będzie padać nisko lata. Następny! O co chodzi? Ach tak, czekałem na was. Który z was podda się temu eksperymentowi? Jestem bardzo zajęty, nie mogę załatwić dwóch. Ja się zgłaszam. Bardzo dobrze, usiądź tutaj. Jesteś gotowy? Zaczynam. Na Ozyrysa i na Apisa, patrz na mnie. A to chce, jak pan to robi? Cicho, skoncentruj się. Na Ozyrysa i na Apisa, patrz na mnie. Patrz na mnie uważnie. Na Ozyrysa i na Apisa jesteś teraz... No właśnie czym? Ty dzikiem. Wy galowie lubicie dziki. Dobrze, jeszcze raz. Na Ozyrysa i na Apisa, patrz na mnie uważnie. Jesteś teraz dzikiem. Tak, dzikiem. Może pan jeszcze raz zapalić? Cicho! Skoncentruj się! Że co? Ach tak. Jesteś teraz dzikiem. Dzikiem, słyszysz mnie? Dzikiem! Praktycznie w nocy można czytać w łóżku. Cicho, jeszcze raz! Jesteś dzikiem na Azopysa i Ozyrysa, na Pazorysa i tak dalej, i tak dalej. Słyszysz, no już, powtarzaj za mną. Jestem dzikiem, jestem dzikiem, jestem dzikiem. Jesteś dzikiem, jesteś dzikiem. Otóż to! Jestem dzikiem, jestem dzikiem, jestem dzikiem.